Bezpieczeństwo oraz wykrywalność przestępstw po 9 punktów na 10 możliwych. Stan powietrza na 8. Bezrobocie na 6. Tak w rankingu Newsweeka oceniono suwałki, ale to nie wszystkie obszary. W kategorii dochód samorządu przyznano suwałkom 5 punktów. Najsłabsze oceny, zaledwie po 2 na 10 możliwych, uzyskały dwa bardzo ważne obszary: wynagrodzenia. I zdrowie. Łącznie suwałki otrzymały 41 z 70 możliwych punktów i znalazły się na podium rankingu miast liczących od 50 do 100 tysięcy mieszkańców. Różnice między miastami z wielkiej trójki były znikome. Lepsze noty w klasyfikacji uzyskały Bełchatów 43 punkty i Siedlce 42. Na trzecim stopniu podium wraz z suwałkami stanęły Dolnośląski Lubin, Zamość oraz położony na mazowszu pruszków. Tym razem miasto nie wypełniało ankiety, a punktację przyznawano na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.